Pracownicy Grupy Azoty Police każdego roku rywalizują o puchar zarządu swojej firmy. W tym roku po emocjonującym spotkaniu wygrała jednostka biznesowa Nitro. Mecze finałowe każdego roku rozgrywają się podczas Dni Polic. Na stadionie przy ulicy Piaskowej rywalizują pracownicy, którzy we wcześniejszych meczach pokazali swoje najlepsze umiejętności. W meczu o miejsce trzecie wygrała drużyna jednostki biznesowej Nawozy, która wysoko pokonała logistykę 13-1. W pojedynku finałowym spotkała się spółka Remech z jednostką biznesową Nitro. Mecz jest bardzo wyrównany. No, w większości w tych dwóch drużynach finałowych zawsze grają już ci, którzy kiedyś grali w piłkę lub obecnie grają w piłkę w tych niższych ligach. Po regulaminowym czasie gry na tablicy wyników widniał remis. Każda drużyna strzeliła po jednej bramce. O losach spotkania decydowały rzuty karne. Remech jako faworyt spotkania mógł po raz czwarty wywalczyć puchar zarządu Grupy Azoty Police. Jednak piłkarze jednostki biznesowej Nitro pokazali charakter i wolę walki, wygrywając 4-3. W tej części spotkania bohaterem został Jakub Rosiński. Obronił dwa rzuty karne, a w ostatniej kolejce pokonał rywala, trafiając do bramki.